Hej wszystkim, zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem będzie to zaginięcie, ale zanim zaczniemy, to chciałabym Wam złożyć najszczersze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. A więc życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, mało stresu i żeby wszystko w końcu wróciło na tym świecie do normy i żebyśmy wszyscy mogli normalnie żyć. Niech te święta będą dla Was przede wszystkim zdrowe i radosne. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy. Britney Drexel urodziła się w 1991 roku w Rochester w stanie Nowy Jork. Jej matką była Dawn Drexel, a ojcem mężczyzna tureckiego pochodzenia. Jednak jej rodzice nie byli razem. Dlatego też niedługo po narodzinach Britney jej matka wyszła ponownie za mąż za Chada Drexela, który od razu adoptował Britney. Gdy Chad zakończył służbę wojskową, to zamieszkali w Chili, w stanie Nowy Jork, bardzo blisko poprzedniego miejsca zamieszkania, gdyż dotarcie z jednego miejsca do drugiego zajmowało jakieś 17 minut. Britney od najmłodszych lat uwielbiała piłkę nożną, więc chętnie w nią grała i może nie była wysoką osobą, ale za to bardzo szybką i zwinną. I mimo iż nie widziała za dobrze na jedno oko, gdyż urodziła się z poważną wadą wzroku, przeszła nawet kilka operacji, to nie przeszkadzało jej to w życiu codziennym. Oczywiście sprawiało jej to oko pewne problemy, gdyż ciągle jakby wędrowało, więc nosiła specjalne soczewki, które pomagały jej ukryć tą wadę i dodawały pewności siebie. Na tyle dłużej, że planowała zostać modelką oraz pielęgniarką lub kosmetologiem. Była ładną dziewczyną, energiczną, towarzyską. Dlatego też miała dużo znajomych, z którymi często imprezowała i postrzegali ją jako osobę wiecznie uśmiechniętą, radosną, z którą nie można się było nudzić. Ale w pewnym momencie na jej pewność siebie wpłynęła sytuacja w domu, gdyż jej rodzice w roku 2008 postanowili się rozwieść, co bardzo źle na nią wpłynęło. Zaniedbywała naukę, była smutna, miała stany depresyjne, bo nie tak to sobie wszystko wyobrażała. Zamieszkała z matką, ale z ojczymem utrzymywała nadal kontakt, bo bardzo go lubiła i była z nim zużyta po prostu i traktowała jak ojca. Mimo to nadal pozostała osobą pełną energii, lubiącą spędzać czas z rówieśnikami. A teraz przejdźmy do wydarzeń z kwietnia 2009 roku. Wtedy to Britney miała 17 lat. Zbliżały się ferie wiosenne, więc zapytała matkę, czy mogłaby pojechać w czasie ferii do Myrtle Beach w południowej Karolinie ze swoim chłopakiem i kilkoma koleżankami. Ale matka odmówiła, ponieważ nie znała jej znajomych, więc nie chciała jej puszczać samej, z obcymi osobami. Martwiła się o nią, więc Britney obraziła się na matkę i doszło między nimi nawet do kłótni, przez co przez kilka dni nie odzywały się do siebie. W końcu 22 kwietnia Britney ponownie zwróciła się do swojej mamy, ale tym razem z pytaniem, czy może przenocować u koleżanki tak około 2 dni, gdyż to ją uspokoi i nie będzie już taka nerwowa. Na co matka przystała, zgodziła się. Tylko problem w tym, że Britney nie była z nią szczera, okłamała ją. Nie zamierzała nocować u koleżanki, tylko pojechała ze znajomymi z Rochester do Karoliny Południowej, czyli bardzo daleko, bo by się tam dostać, to trzeba jechać autem jakieś 14 godzin. Więc zrozumiała, dlaczego matka zabroniła 17-latce tam jechać. Ale dziewczyna nie posłuchała. I to była najgorsza decyzja w jej życiu, ale o tym za chwilę. Po 3 dniach od przybycia do Myrtle Beach, Britney zadzwoniła do swojej matki i powiedziała, że jest na plaży. Matka nie była zaniepokojona, ponieważ przypuszczała, że Britney miała na myśli plażę wzdłuż linii brzegowej jeziora Ontario. Tego dnia była bardzo piękna pogoda, było gorąco, więc nie zdziwiło jej to, że udała się nad wodę. Ale nigdy by jej do głowy nie przyszło, że jej córka znajduje się w Myrtle Beach, w południowej Karolinie i wynajmuje pokój w hotelu Bar Harbor z grupką znajomych, z którymi dobrze się bawi w okolicznych klubach. I tego dnia
A była to sobota 25 kwietnia 2009 roku. Britney przed 8 wieczorem opuściła hotel i samotnie przeszła około 2,5 kilometra, by odwiedzić podobno jakiegoś starego znajomego, który to znajdował się w innym hotelu, a dokładnie w Blue Water Resort. Kamery zarejestrowały ją, gdy wchodziła do hotelu i jak go opuszczała o jakieś 20:45. Na sobie miała koszulkę w czarno-białe, turkusowe i szare wzory, czarne krótkie spodenki oraz białe klapki. Przy sobie miała także beżową torebkę. Jej chłopak John w tym czasie nie był z nią na wyjeździe, gdyż miał różne obowiązki zawodowe, więc przebywał w okolicach Rochester. Ale pewne jest, że gdy Britney opuściła hotel, w którym był jej znajomy, to wysyłała do Johna SMS-y, które nagle ustały o godzinie 21:15. Chłopak zaczął się niepokoić, gdyż nie mógł się z nią skontaktować, nie odpisywała, nie odbierała telefonów, więc postanowił podzwonić po jej znajomych, z którymi wyjechała. Ale oni nic mu nie powiedzieli. Nie wiedzieli po prostu, gdzie dziewczyna jest. Dlatego też skontaktował się z matką Britney, co jak się domyślacie, bardzo ją zdziwiło, bo nawet przez myśl jej nie przeszło, że córka ją okłamała i pojechała gdzieś z grupką znajomych. Ale nie było czasu w tym momencie na złość. Jej córka zaginęła i trzeba było zacząć działać. Więc zadzwoniła do byłego męża i o wszystkim go poinformowała. I natychmiast powiadomiła policję. Sama także próbowała się z córką skontaktować, ale bez skutku. Nie było odzewu, niestety. Następnego ranka policja wszczęła poszukiwania. Przesłuchała oczywiście jej znajomych, z którymi była na wyjeździe. Do tego sprawdzono monitoring i hotel, do którego się udała. Dotarli oni również do chłopaka, z którym się wtedy spotkała. I był to 20-letni Peter Brozowicz, często określany przez media jako Broswick, promotor klubów nocnych w Myrtle Beach oraz Rochester. Britney znała go już wcześniej właśnie z Rochester, gdyż często bawiła się w klubach ze znajomymi. I tak się złożyło, że obydwoje postanowili spędzić ferie wiosenne właśnie w Myrtle Beach. A natrafili na siebie we wcześniejszą noc w jednym z tamtejszych klubów nocnych, a później jeszcze rankiem spotkali się na plaży i właśnie wtedy umówili się na to spotkanie wieczorem. Więc policja zaczęła mu się przyglądać, jak również jego dwóm współlokatorom, gdyż w tamtym momencie każdy był podejrzanym. Przejdźmy dalej, ale do Petera jeszcze pod koniec. Wrócimy. Policja oczywiście przeszukała pokój hotelowy, który wynajmowała Britney Drexel. Znaleziono tam wszystkie jej spakowane już ubrania. Nie było tylko jej torebki oraz telefonu komórkowego. Gdy sprawdzono, gdzie logował się jej telefon, to sygnał ten był odbierany jakieś 80-97 km na południe od Myrtle Beach, wzdłuż drogi US 17. I urwał się nagle wczesnym rankiem 26 kwietnia w McLellanville, w rejonie South Santee. Więc oczywiście ta okolica, jak i obszar wokół Myrtle Beach był przeszukiwany przez kolejne 11 dni. Jednak nic to nie dało, Britney nie znaleziono ani żywej, ani martwej. Żadnych śladów, żadnych postępów w sprawie. I tak mijały kolejne dni, nawet lata, a dziewczyny nie było. W roku 2011 przeszukano pewne mieszkanie w hrabstwie Georgetown. Policja liczyła, że znajdą tam jakieś dowody w tej sprawie. I doprowadzą one do kogoś odpowiedzialnego za zniknięcie dziewczyny. Ale na darmo. Nic nie znaleziono. Matka dziewczyny nie mogła pogodzić się z zaginięciem córki, więc postanowiła na stałe przenieść się do Myrtle Beach. Po prostu nie mogła znieść tego, że jest tak daleko od miejsca, gdzie jej córka była widziana po raz ostatni. Czuła, że tylko będąc tam może coś pomóc zrobić w tej sprawie. Oraz będzie mogła na bieżąco śledzić postępy śledztwa. Sama natomiast wysnuła własną teorię, co mogło się przytrafić Britney. Otóż uważa ona, że jej córka dlatego tak bardzo chciała wtedy pojechać na te ferie do Myrtle Beach, że była nawet skłonna skłamać, gdyż podejrzewa, że ktoś obiecał jej pracę w modelingu, a przecież marzyła o tym. Ale niestety ten ktoś nie pomógł jej, tylko uprowadził i padła ofiarą handlu ludźmi. Ciągle jednak wierzyła w to, że jej córka żyje, że się odnajdzie i znowu ją zobaczy.
ale innego zdania był agent specjalny FBI David Thomas. Bo 8 czerwca 2016 roku na konferencji prasowej powiedział, że podejrzewają, iż Brittany Drexel nie żyje, że została zamordowana. A dokładnie, że uprowadzono ją z Myrtle Beach, po czym przewieziono w okolice miasta McLellanville, pobliżej miejsca, w którym urwał się sygnał z jej telefonu. I tam też ją zabito. Więc policja miała już jakieś tropy i najbardziej brano pod uwagę morderstwo. A agencja zaoferowała nagrody w wysokości $25,000 za informacje prowadzące do sprawców, by można było ich skazać. I nastąpił w końcu oczekiwany przełom. A dokładnie, miesiąc później zostały ujawnione dokumenty sądowe, które mówiły o tym, że informator powiedział śledczym, iż Brittany została uprowadzona, zgwałcona zbiorowo, zastrzelona i wrzucona do bagna pełnego aligatorów. A tym informatorem okazał się Taquan Brown z południowej Karoliny, który właśnie rozpoczął odsiadkę za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co dostał karę w wysokości 25 lat pozbawienia wolności. I powiedział śledczym, że krótko po zaginięciu Brittany udał się do takiego domu, raczej kryjówki, gdzie ukrywali broń oraz jakieś inne nielegalne rzeczy. Więc dużo osób się tam kręciło. I tamtejszego dnia miał on oddać jakieś pieniądze Seanowi Taylorowi, który był ojcem jego kolegi Timothy'ego Dashona Taylora. Więc Brown powiedział, że gdy przechodził przez dom, to widział, jak Timothy Taylor wykorzystywał seksualnie Brittany Drexel w obecności innych mężczyzn. Następnie wyszedł na podwórko. Tam znalazł Seana Taylora, więc mu zapłacił. Kiedy rozmawiali, Brittany wybiegła na zewnątrz, ale wkrótce została ponownie złapana. Brown zeznał, że widział, jak Timothy Taylor uderzył ją pistoletem, a potem zabrał ją z powrotem do domu. Wtedy było słychać 2 strzały. I Brown uznał, że te strzały pozbawiły życia Brittany. Wtedy on oraz niektóre z osób, jakie się tam wtedy znajdowały, uciekli stamtąd, gdyż nie chcieli być z tą sprawą powiązani. Kim oni byli, nie wiadomo, gdyż Brown ich podobno nie znał. A to nie koniec, bo Taquan Brown twierdził, iż gdy wsiadał do auta, to widział, jak 2 mężczyzn wynosi z domu ciało dziewczyny owinięte w dywan, które umieścili na ciężarówce. A później dowiedział się jeszcze, że zostało ono wrzucone do jednego z okolicznych stawów z aligatorami. Te zeznania zostały potwierdzone podobno przez innego więźnia. Nie została ujawniona jego tożsamość, ale posiadał on takie informacje, że 17-letni wtedy Timothy Taylor porwał Drexel Myrtle Beach i zabrał ją do McLellanville, gdzie pokazał ją przyjaciołom. Traktował Brittany jak towar i próbował im ją sprzedać. Ale kiedy sprawa przyciągnęła uwagę mediów, Taylor zdecydował się ją zabić, aby uniknąć aresztowania. Policja oczywiście przeszukała to miejsce, o którym mówił Brown, ale niczego nie znaleziono związanego z Brittany, żadnych śladów. Natomiast Timothy Taylor był już znany policji, gdyż w 2011 roku został aresztowany za udział w napadzie na McDonald's. Został za to skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu, gdyż był młodą osobą, więc był sądzony na podstawie prawa o młodocianych przestępcach. Wskazanie przez Browna Timothy'ego jako głównego sprawcę zabójstwa Brittany od razu zainteresowały władze. Natychmiast go przesłuchano i zrobiono test na wykrywaczu kłamstw. I na pytanie, czy kiedykolwiek widział on Brittany, odpowiedział, że nie. Ale badanie wykazało, że kłamie. Tak też było z innymi odpowiedziami, gdzie padało pytanie związane z zaginięciem dziewczyny. Gdy mu o tym powiedziano, mocno się zdenerwował i już więcej nie zgodził się na badanie na wykrywaczu kłamstw. Więc władze postanowiły, że postawią mu zarzuty federalne w związku z tym napadem z roku 2011, gdyż wcześniej miał postawione zarzuty na mocy prawa stanowego, więc teraz mieli nadzieję, że przy okazji wyciągną coś od niego w związku z Brittany. Że coś powie, przyzna się. Jednak nic z tego, bo on żadnych istotnych informacji im nie przekazał, a tym bardziej nic, co mogłoby go z tą sprawą powiązać.
Jedyne, co im powiedział, to to, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. A Taquan Brown wskazał na niego tylko i wyłącznie dlatego, bo usłyszał o nagrodzie. A policja oprócz zeznań, powiedzmy, świadka, także na Timothy'ego nic nie miała. Żadnych dowodów. Postanowiono przesłać także ojca Timothy'ego, Shona Taylora, gdyż podejrzewano, że mógł to on porwać Britney. A to dlatego, że zaledwie rok po zaginięciu Britney został on aresztowany i oskarżony o próbę wciągnięcia do furgonetki 20-letniej kobiety w Myrtle Beach. I to zaledwie kilka przecznic od tego samego hotelu, w którym ostatnio widziano Britney Drexel. Lecz znaleziono dowody, że nie mógł on uprowadzić Britney, gdyż w tym czasie był w całkiem innym miejscu. W takim razie policja uznała, że ktoś inny musiał za tym stać, nie on. Więc na muszkę wzięto kolejnego syna Shona Taylora, czyli Randalla Keitha Taylora. Otóż w 1998 roku był on jednym z pięciu mężczyzn aresztowanych za brutalne zabójstwo 19-letniej Shannon McConaughey, która ostatni raz była widziana z przyjaciółmi w restauracji w North Charleston w styczniu 1998 roku. Śledczy z biura szeryfa hrabstwa Charleston stwierdzili, że Randall Taylor porwał, zgwałcił i zastrzelił Shannon, a inni mężczyźni pomogli mu pozbyć się jej ciała. Co ciekawe, bardzo to przypomina zeznanie Browna o tym, co przytrafiło się Britney. Tyle, że w tym przypadku znaleziono w lesie samochód dziewczyny niedaleko McClellanville oraz 6 marca tego samego roku odnaleziono jej ciało. Randall oraz pozostała czwórka zostali aresztowani w 2001 roku. Ale niestety, policja nie miała wystarczająco dużo dowodów, by powiązać ich z zabójstwem. Więc nie zostali za to ukarani, tylko wypuszczeni na wolność. I tak samo w związku z Britney. Na Randalla nie było żadnych dowodów. Więc jedynym głównym podejrzanym stał się Timothy Taylor, gdyż to właśnie jego wskazał Brown. Więc wróćmy do Timothy'ego, któremu mimo to, iż kara za napad dobiegła końca, to w roku 2018 postanowiono ponownie ukarać go za to samo przestępstwo, ale tym razem na mocy prawa federalnego. Ale zastanawiano się, skoro Timothy miał już wymierzoną karę, a ona się zakończyła, to w takim razie czy jest to zgodne z prawem, by jeszcze raz sądzić go za ten sam czyn? Czyli tak jakby komuś chciano wymierzyć podwójną karę za jedno przestępstwo? Więc Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych musiał najpierw się tym zająć i to rozstrzygnąć. Ale Timothy nie musiał czekać na rozprawę w areszcie, gdyż został zwolniony za kaucją. I wiecie, prokurator federalny, aby poprzeć swoją decyzję jako powód ponownego rozpatrzenia sprawy, podał to, iż uważa, że Timothy'emu została wymierzona nieodpowiednia kara na mocy prawa stanowego, gdyż była ona za mała w porównaniu z wyrokami, jakie dostali pozostali członkowie napadu. Więc stąd pomysł o ponownym rozpatrzeniu tej sprawy. Jeśli sąd przychyliłby się do tego stwierdzenia, to Timothy'emu groziłoby nawet dodatkowe 10 lat pozbawienia wolności. Timothy Taylor w oczekiwaniu na wyrok sądu podobno naruszył warunki zwolnienia za kaucją, więc posadzono go w więzieniu. Ale nie na długo, gdyż ponownie zwolniono go za kaucją, ale tym razem miał przebywać w areszcie domowym. I w końcu w czerwcu 2019 roku sąd zezwolił rządowi federalnemu na kontynuowanie sprawy przeciwko Timothy'emu Taylorowi. I 6 miesięcy później ostatecznie wycofano zarzuty wobec niego, gdyż stwierdzono, że w czasie napadu był on tylko kierowcą, a poza tym nie miał innych przewinień. Jedyne co to mandat za przekroczenie prędkości. Więc w tej sytuacji nie można było go ponownie skazać. Jak również nie można było go winić za zaginięcie Britney, bo dowodów na to, iż ją zamordował lub czy w ogóle widział dziewczyny, żadnych nie było. Nigdy niczego nie znaleziono. I cała rodzina stoi za Timothy'm murem i są pewni, że tego nie zrobił. Więc ten informator Brown coś tutaj być może namieszał. Z jakiegoś powodu wskazał na Timothy'ego. Możliwe, że faktycznie liczył na nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów, którą wyznaczono. I tak naprawdę nie wiadomo, czy mówił prawdę. Dodam więcej. A co jeśli to właśnie Taquan Brown, informator, jest odpowiedzialny za uprowadzenie i zabójstwo Britney?
i chcąc odciągnąć uwagę od siebie, skierował ją na kogoś innego, bo niby skąd miałby wiedzieć, że ciało Britney zostało wrzucone do wody pełnej aligatorów? Może wie to, bo to on tego dokonał. A co mogłoby go powiązać z Britney? Na przykład to, że w lutym 2019 roku, będący w więzieniu Brown, udzielił wywiadu i zmienił trochę wersję wydarzeń. Powiedział, że widział Drexel tak naprawdę czterokrotnie. Raz tak jak zeznał wcześniej, w dzień jej morderstwa, tyle tylko, że według niego wydarzyło się to miesiąc później i to w całkiem innym miejscu niż zeznał. Czyli wychodziłoby na to, że Britney była przetrzymywana i wykorzystywana przez około miesiąc czasu. Więc dlaczego Brown nigdzie tego nie zgłosił, nie zareagował na cierpienie? Teraz streszczę Wam, jak wyglądała jego nowa wersja wydarzeń. Według Browna po raz pierwszy zobaczył Britney 27 kwietnia, czyli dwa dni po jej zaginięciu, w opuszczonym domu w McLellanville. Tam miała być przetrzymywana, bita i wykorzystywana seksualnie przez około 8-12 mężczyzn. Kilka dni później ponownie ją tam widział. Miejsce, o którym teraz mówił, było tym samym, które wskazał na samym początku. Tyle tylko, że dalszy ciąg zmienił. Otóż pamiętacie, mówiłam, iż Brown zeznał, że gdy był w domu, to słyszał dwa strzały i widział, jak wynoszono ciało zawinięte w dywan. Więc teraz mówi, że takie zdarzenie miało miejsce i uznał wtedy, że to ta dziewczyna została zabita, gdyż słyszał strzały i widział ten dywan, ale pewności nie miał, że ją zabito. I wiecie, albo on wtedy skłamał, albo źle fakty połączył, lub kogoś innego zastrzelono tamtejszego dnia. A to dlatego, bo udzielając wywiadu, Brown powiedział, że gdzieś pod koniec maja 2009 roku pojechał ze znajomym do swojego wujka Hermana. Dom wujka znajdował się w Jacksonboro, w południowej Karolinie. Części bardzo mało zaludnionej, na takim odludziu, gdzie dookoła rosło dużo krzaków, różnych zarośli. Dobre miejsce na kryjówkę. I dodam tutaj, że dom ten znajdował się około 80 mil od McLellanville, czyli miejsca, gdzie początkowo miała być przetrzymywana Britney. Tak więc Brown twierdził, że gdy wszedł do środka, to zobaczył tam ciągle żywą Britney, ale nie samą, gdyż była tam grupka mężczyzn i tylko jednego z nich trochę kojarzył, to znaczy znał jego ksywkę, czyli Nate. I po chwili wszyscy wyszli na zewnątrz i udali się w część bardzo taką zalesioną. I gdy zaszli ścieżką, to w pewnym momencie Nate wyciągnął broń i strzelił do Britney. I to wtedy dziewczyna została zabita. Nigdy nie chciał być oczywiście w to wplątany, więc pozostałe osoby udały, że niczego nie widzą i jak najszybciej uciekły, by wina na nich nie spadła. I co wy teraz o tym sądzicie? Dlaczego Brown tak nagle zmienił te zeznania? Co chciał przez to osiągnąć? Albo robił to dla pieniędzy, które otrzymywał na przykład za wywiad, lub też liczył na nagrodę, która została wyznaczona w tej sprawie. Więc zmyślał różne wersje, albo to on ma coś na sumieniu i być może jest jedynym sprawcą, albo brał udział w grupowym gwałcie i morderstwie. Ale gdyby tak było, to dlaczego Timothy Taylor nie odpłaciłby mu się tym samym za oskarżenia pod jego osobą? Przecież on także mógł powiedzieć, że to Brown zamordował Britney. Więc jaka była prawda i kto tutaj kłamie? Dodam jeszcze, że nie udało się namierzyć, potwierdzić, kim był znajomy Browna, z którym udał się do domu wujka. A wujek? Też niestety nie został nigdy przesłuchany, a to dlatego, że zanim to zrobiono, to zmarł na atak serca. Natomiast świadek, którego wskazał Brown, czyli Nate, został zamordowany. Więc w sumie nikogo nie przesłuchano spośród osób biorących udział w tym przestępstwie, ponieważ ich nie znaleziono. Nawet nie wiadomo, czy te wydarzenia opisywane przez Browna miały miejsce, chociaż tamtejsza okolica jest bardzo zalesiona i w pobliżu jest wiele miejsc, gdzie teoretycznie mogłaby zostać wrzucona Britney do wody, o ile wersja z aligatorami byłaby prawdziwa. Ale przeszukano bardzo dokładnie zarówno dom, jak i okolice, stawy i niczego po raz kolejny nie znaleziono.
Więc policja teraz sceptycznie podchodzi do zeznań Browna, gdyż nie jest on w ich oczach wiarygodny. Pan Brown podobno chce pozwać różnych urzędników federalnych za to, że ujawnili publicznie, że to on jest informatorem, dlatego teraz boi się o własne życie i twierdzi, że jest w niebezpieczeństwie, bo według niego Timothy Taylor wyznaczył 15 tysięcy dolarów nagrody dla osoby, która go zabije. Już odczuł to na własnej skórze, gdyż niejednokrotnie napadnięto go w więzieniu. Ale z drugiej strony, jeśli Timothy Taylor nie ma tak naprawdę żadnego związku z zaginięciem i śmiercią Britney, a Brown rzucił na niego podejrzenia, to teraz nie powinien się dziwić, że Timothy jest na niego wściekły. Tym bardziej, że Timothy Taylor zeznał, że nie zna Browna i tym bardziej nie wie, dlaczego to jego właśnie wybrał i stwierdził, że jest mordercą. W tej sprawie przewinął się jeszcze jeden podejrzany, a dokładnie 51-letni Raymond Moody, przestępca seksualny, który w 1983 roku został skazany za uprowadzenie i gwałt na 9-letniej dziewczynce. Spędził on w więzieniu 21 lat. Poza tym był wielokrotnie podejrzewany o podobne przestępstwa, za które nie został ukarany. I okazało się, że dzień przed zaginięciem Britney zameldował się w pewnym motelu Sunset Lodge. Następnie zaledwie dzień po zaginięciu Britney został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. A stało się to w mieście Surfside, które znajduje się pomiędzy hrabstwem Georgetown a Myrtle Beach. A tak dokładniej to było to jakieś 13 minut drogi autem od hotelu, gdzie Britney była ostatni raz widziana. Więc kręcił się w okolicy, gdzie dziewczyna przebywała. Policja postanowiła przeszukać pokój, w którym się zatrzymał. I zabrali stamtąd kawałki tapety z łazienki, pokrowiec na materac. Szukano także śladów krwi. Sprawdzano również zalesiony teren wokół motelu. Niestety niczego nie znaleziono, żadnych dowodów na to, że mógł on coś zrobić nastolatce. Jednak pozostaje on ciągle w grupie podejrzanych, a było ich podobno jeszcze więcej, jednak nie ujawniono, kim oni są. Podobno policja oprócz ich podejrzeń co do udziału młodego w zniknięciu Britney powiązała go również z bardzo podobną sprawą zaginięcia 28-letniej Crystal Souls. A wydarzyło się to 24 stycznia 2005 roku. Dokładnie rok po zwolnieniu Moody'ego z więzienia. Dziewczyna ostatni raz była widziana w Andrews w południowej Karolinie na wschód od Georgetown, gdy wracała do domu ze sklepu. Do tej pory jej nie odnaleziono. Zresztą wydarzyło się to całkiem niedaleko od miejsca, gdzie zaginęła Britney. Policja próbuje powiązać te sprawy właśnie z Raymondem Moody'im, gdyż kręcił się on w tamtych okolicach, gdzie dziewczyny zaginęły. A na dodatek parę rzeczy je łączy, jak na przykład wygląd, gdyż były blondynkami o niebieskich oczach, miały podobną budowę ciała oraz obie grały w piłkę nożną. Poza tym zaginęły w podobnych okolicznościach, czyli gdy samotnie szły ulicą i po żadnej z nich śladu nie ma do dzisiaj. I jak myślicie, czy te sprawy może coś łączyć ze sobą? W tej sprawie pojawiła się jeszcze taka teoria, dosyć ciekawa. Otóż Britney, gdy wybrała się na spotkanie z kolegą do hotelu, gdzie ostatni raz uchwyciły ją kamery, miała na sobie czarne spodenki, które pożyczyła od Jennifer, koleżanki, z którą między innymi była na wyjeździe. I co ciekawe, Jennifer niedługo po tym, jak Britney pojawiła się w hotelu u kolegi, zaczęła do niej wysyłać SMS-y, że potrzebuje tych spodenek i chciałaby, żeby wróciła jak najszybciej i jej je oddała. Więc są takie podejrzenia, że Jennifer i być może inni znajomi, w tym właśnie ten kolega, z którym spotkała się Britney, czyli Peter Brozovic, mieli jakieś długi związane z narkotykami, więc nie mając pieniędzy na spłatę długu, postanowili wystawić dłużnikom dziewczynę i dzięki temu pozbyć się własnych problemów, czyli byłaby to taka forma zapłaty. I stąd właśnie te SMS-y o spodenki. Chodziło po prostu o to, by ją wybawić z hotelu. Bo niby dlaczego koleżanka najpierw coś pożycza, po czym nagle zmienia zdanie i chce zwrotu rzeczy, wiedząc, że Britney jest na spotkaniu.
ale to jest tylko taka teoria, niepotwierdzona, ale warta sprawdzenia. A teraz dodam jeszcze parę słów na temat Petera Brozowica, którego odwiedziła Britney. Otóż okazało się, że w noc zaginięcia około 1 w nocy wymeldował się z hotelu wraz z dwójką znajomych, zostawiając tam trochę swoich rzeczy osobistych, na przykład ubrania, i już po nie nie wrócił. I to jest podejrzane. I dziwnie to wygląda, bo dlaczego tak nagle w środku nocy postanawiają opuścić hotel? Oczywiście był on przesłuchiwany przez policję, wynajął nawet obrońców, ale niczego na niego nie znaleziono. A wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej zastanawiające? Otóż to, że Peter Brozowicz ani żadna z koleżanek czy kolegów, z którymi Britney była na wyjeździe, nie raczyła jej szukać. Żadny z nich nie pomogło w poszukiwaniach, nawet nie rozmawiali z rodziną Britney. Jedynie co, to złożyli zeznania na policji i tyle. No może poza tym, że Peter Brozowicz miał kontakt z matką Britney, ale to tylko w programie telewizyjnym, gdzie siedzieli naprzeciwko siebie. No ale Peter wtedy wcale nie starał się pomóc rodzinie Britney, jedynie robił z siebie ofiarę, jaki to jest on poszkodowany i jak ucierpiał jego wizerunek, więc skupiał się raczej na sobie. No, to wszystko wydaje się dosyć podejrzane. I wiecie co? Zaginięcie Britney trochę skojarzyło mi się z Iwoną Wieczorek, gdyż obie były blondynkami w podobnym wieku i każda z nich ostatni raz została uchwycona przez kamerę. Iwona wracała samotnie do domu, a Britney do hotelu. Obie nagle zaginęły. Jedna w 2009 roku, a druga w 2010. I tu także przewijają się znajomi, którzy niby nic nie wiedzą, unikają rodziny zaginionej. I w obu przypadkach nie znaleziono dziewczyn, ciał ani sprawców. I do tej pory nic w tych sprawach się nie zmieniło. Oczywiście wiadomo, że obie te sprawy nie łączy na pewno sprawca, gdyż jedna wydarzyła się w Polsce, a druga w Stanach, ale same okoliczności są bardzo podobne. Jak uważacie? Więc takie pytanie. Kto tak naprawdę stoi za zniknięciem Britney Drexel? A jeśli została zamordowana, to gdzie jest jej ciało? Ponieważ pomimo zeznań świadków, sprawdzenia zbiorników wodnych, obszaru, miejsc, gdzie po raz ostatni była widziana Britney, czy możliwe, że przetrzymywana, to na nic nie natrafiono, nic nie znaleziono, zupełnie nic. Jest to smutne, ponieważ człowiek nagle znika i żeby żadnego śladu po nim nie było, żadnego tropu? Przecież coś musiało jej się przytrafić. To straszne, że w tych czasach tak wiele osób pozostaje ciągle nieodnalezionych. I ta niewiedza musi być strasznym cierpieniem dla ich rodzin. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś pojawią się nowe tropy, wskazówki, może nowi świadkowie i w końcu ta sprawa zostanie rozwiązana i wszyscy będą mogli dowiedzieć się prawdy, a winny ukarany. Niestety to już koniec tej historii. Tak wiem, na pewno pozostało w Was niedosyt, ale wierzę, że w końcu kiedyś ta sprawa zostanie rozwiązana. Może ktoś zbada ją jeszcze raz tak dokładnie, bo być może pominięto jakieś ważne tropy, wskazówki, więc nie wolno tracić nigdy nadziei. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jestem oczywiście ciekawa Waszego zdania, co Wy o tym wszystkim myślicie. Co według Was spotkało Britney? Kto stoi za jej zaginięciem? I czy według Was Timothy Taylor jest winny? Czy może Brown kłamie? A może to jej znajomi wiedzą więcej niż nam się wydaje? Piszcie swoje teorie, bardzo chętnie poczytam. Dziękuję Wam za wysłuchanie. I jeszcze raz życzę Wam spokojnych, zdrowych świąt i dużo, dużo słońca i uśmiechu na twarzy. Pozdrawiam Was, do usłyszenia.